Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, oczywiście FIFA 23 Ultimate Team. No i dzisiaj jak zawsze co piątek czas na kolejny pack opening, kolejne karty do trafienia. Zaraz zobaczymy dokładnie jakie, bo jeszcze nie wiem, jest w tym momencie godzina 18:58, jak nagrywam ten wstęp. Zaraz to wszystko się okaże, więc wy po pierwsze zostawiacie suba, łapę w górę i komentarz. Ja wam życzę smacznego i razem lecimy z tym odcinkiem. I zanim przejdziemy do odcinka, pragnę przypomnieć moim wszystkim pełnoletnim widzom, pamiętajcie o kodzie LACHU na BetClicku, bo tam macie cashback do 200 zł bez warunków obrotu. No właśnie, z kodzikiem LACHU pod spodem w opisie macie link, warto skorzystać. Tym bardziej, że zbliża się Mundial i a propos Mundialu, wybrałem sobie 4 zdarzenia. Dajcie znać, czy dobrze zrobiłem, czy też nie. Anglia wygrywa co najmniej 2 bramkami z Iranem, Francja tak samo z Australią musi wygrać co najmniej 2 golami. Do tego Urugwaj pokonuje Koreę Południową oraz Brazylia wygrywa z Serbią. Jeśli tak się stanie, zgarniam ponad 4 stówy, no prawie 4,5 stówy za 5 dyszek, więc tak to wygląda. Czy to się sprawdzi, czy też nie, dajcie znać i tak jak mówię, wszyscy widzowie pełnoletni, pod spodem link w opisie do sponsora kanału, czyli do BetClicka. Zapraszam bardzo serdecznie i teraz lecimy z odcinkiem i z pierwszymi paczkami. Dobra widzowie, wiemy już wszystko, ale wy teraz dowiedzcie się, jak wygląda moja drużyna obecna, bo troszkę tutaj zaszły zmiany. Powiem wam, że naprawdę jestem zadowolony z tego składu. Przede wszystkim Park Ji-sung w środku pola. Gość jest super, po prostu super, polecam go jak najbardziej, kupiony za niecałe 300 tysięcy. Tutaj Gowu, no to już widzieliście, on gra cały czas na prawym skrzydle, jego zewniaki są przegenialne i teraz nawet po tej łatce, jeśli ktoś ma trade outside foot shot, czyli strzela po prostu z zewnętrznej części stopy, to dalej te zewniaki wchodzą. W 4 meczach Kylian Mbappé trafił u mnie 3 zewniaki, więc myślę, że to jest naprawdę spoko wynik. Jak wiecie z jakiej pozycji, jakim zawodnikiem, to nadal to jest git i fajnie, że osoby, które takie właśnie już no nie mają tego traita, strzelają nieco gorzej, bo tak być powinno, skoro nie mają takiej zdolności. W każdym razie, Dembele póki co jest najsłabszym ogniwem w tym składzie, ale to chyba dlatego, że Viniciusem gra się teraz tak dobrze, że wszystkie akcje idą przez Viniego albo przez Gowu i z tego zewniaka sobie próbuje czasem, a Dembele trochę jest taki mniej aktywny. Natomiast Fede i Park Ji-sung w środku pola super. Też bardzo pozytywnie zaskoczył mnie Carvajal. Nie spodziewałem się, że Carvajalem się będzie grało tak dobrze, dlatego ta obrona póki co zostaje bez zmian. Może w przyszłości Rudigera sobie wymienię na kogoś innego, ale na razie tak sobie to zostawiam. Ławkę rezerwowych widzicie w tym momencie, oczywiście to klasyka raczej taka. A teraz przejdźmy już do paczek. Zobaczmy co ciekawego EA dla nas przygotowało. Otworzymy sobie oczywiście za 12 tysięcy FIFA Points, jak to co piątek. No i co my tu mamy? Mamy paczkę taką specjalną za 125k albo 2000 FIFA Points. Co ciekawe, normalnie kosztowałaby 2500, ale pewnie dlatego, że jest niewymienna, to jest trochę tańsza. Tych mamy 5, tą mamy jedną. Więc tak naprawdę otworzymy sobie te wszystkie paczki. No i miejmy nadzieję, że ktoś w środku fajny poleci. Jeśli chodzi o nowe karty, które dostaliśmy, no naprawdę nic czerwonego. Z nowych kart, które dostaliśmy, Goretzka, Brozovic, Gomez. Swoją drogą Gomez wygląda naprawdę fajnie. Pulisic, Walker Carrasco, Lozano, Buffal i Romero. Tak to się prezentuje, zaraz wam pokażę jeszcze w FIFA jak wyglądają te karty. Tutaj natomiast mamy no, podwójny walkout. Ale oprócz tego podwójnego walkoutu jeszcze oczywiście inne karty trzeba będzie tutaj dobrać. Dajcie znać jak wam idzie składanie na razie sobie tych wszystkich kart z World Cup. Jak wygląda wasza kolekcja, na którym jesteście poziomie. Ja zaraz to też podsumuję u siebie, ale najpierw muszę poodbierać te karty. Giroud już mam, więc teraz weźmy sobie tego. No sporo ich tutaj jest. Bierzemy też takie narodowości nietypowe, żeby łatwiej sobie z nich później ulepić składy. Julio, witam cię. Kolejnych dwóch jeszcze poproszę. Dobra, Japonia też myślę, że może być. Nie wiem, czy to jest ostatni. Weźmy tego. Czy to jest ostatni, czy jeszcze mam... A, jeszcze mam 4 do wzięcia. No dobra. Gueye. Nawet nie wiem, jaki jest mój najlepszy traf. Chyba Kevin De Bruyne, jeśli chodzi o te karty. Dużo Japończyków. No ale z Urugwaju też pasuje kogoś wziąć. Chciałbym, żeby Urugwaj... Czekajcie, tylko sobie wybiorę. Może Capdevila. Chciałbym, żeby Urugwaj doszedł daleko, bo trzymam kciuki za Fede Valverde. Tak po prostu. Nie to, że będę aż tak bardzo dopingował właśnie Urugwajowi, ale fajnie, jakby gdzieś tam coś im się udało ugrać. To wszystko więc bierzemy do klubu. To sobie quick selluje, czyli ta paczka za 125k. No taka średnia. Miejmy nadzieję, że w tych paczkach będzie coś lepszego. Tworzymy sobie ich oczywiście 5.
bo tyle jest dostępne. W pierwszej z nich nie ma nic. I znowu Włochy, znowu CM i znowu Verratti. Tylko ten Verratti tym razem jest sprzeda... Co? To dlaczego oni się nie wyświetlili jako pierwsi? Słuchajcie, trafiłem dwie karty World Cup PTG w jednej paczce. Widziałem cię, spokojnie, nie uciekniesz. No kurde. Dziwne to jest. Chciałbym, żeby te eventowe karty jednak były pierwsze. Luka Modric 8-8, piękna sprawa. No raczej tych dwóch panów, których ja trafiłem, to ja wątpię, że oni jakoś bardzo będą mieli zupgrade'owane swoje karty. No ale zawsze fajnie trafić nowych zawodników. Czy on jest z nowej drużyny? Czekajcie, zobaczmy. Amzun i Shikiri, oni... Nie, oni są jeszcze z tamtego pierwszego rzutu, z tego co ja widzę. O, widzicie, Kevin De Bruyne, o tym mówiłem. I Semedo też posiadam. Dobra, wezmę De Bruyne, tak o, po prostu. A Semedo i tak by mi się też nie przydał i tak. Dobra, bierzemy sobie tutaj Kota. Kramaric albo Mandanda, czy Mondanda. Dobrze, zobaczmy dalej, co my tu mamy. Grealish, Guaye, obojętne. Ty, ale no ja z tymi dwoma gośćmi. Ta, na pewno 200k. Serio? On jest po 40k? Co on ma takiego? 4 na 3. Ty, ja sobie go sprzedam. Jeszcze ten ziomo. Chociaż ten też niczym specjalnym się nie wyróżnia. Po 30k niecałe jakieś. Dobra, to sobie... tych sobie wrzucam do klubu. To dam tu, a resztę quicksellujemy i otwieramy następne. Pyk. Czyli udało się trafić. Dobra, 84 plus jest gwarantowane w tej paczce. I nie wiem, czy to błąd, czy w środku ktoś może być. Tutaj jest Bruno Fernandes 86. I czy w środku może być jeszcze karta? Zobaczmy na szybko. Nie, na pewno już nie będzie żadnego takiego czegoś jak przed chwilą z tym PTG. O, dobrze, dziękuję bardzo. Tych zawodników akurat biorę, bo ciężko jest trafić gości z Kataru. A wiecie, że do wyzwań się przydają. Chyba jednego mi tam brakuje jeszcze. O, teraz już nawet drugiego trafiłem. Jaki urodzaj. Postaram się szybko to odebrać, żeby wam też nie przedłużać te odbieranie pików, bo to dość teraz, no troszkę zabiera czasu. Jeden z dwóch, co jeszcze w środku? Lemar 8-4. Jak w ogóle wam idzie robienie swapów? Dajcie mi znać, bo myślę, że w przyszłym tygodniu odbierzemy sobie paczkę tą 84 plus razy 10 to jest chyba? W każdym razie, no coś takiego. Postaram się te swapy już zrobić. Harry Kane 89. No, to jest wysoko. A tutaj czy mamy coś jeszcze? Dobra. Czekajcie, czy ja mogę go sprzedać? Czy oni są... Nie, tych nie można, tych kart sprzedać. No właśnie. Już stwierdziłem, że kurczę, można byłoby dobrze obknąć takiego gościa. Dobra, słuchajcie, w takim razie następna paczka przed nami i zobaczmy, co będzie w środku. Na czerwono mi się zaświeć, no proszę cię. Van Dijk. Nie, to nie jest Van Dijk. To jest Depay 85. Szkoda, bo Van Dijka to bym sprzedał troszkę drożej. Znaczy do Depaya też sprzedam, ale nie aż tak drogo. Dobra, na szybko odbieramy piki. Zambo tutaj pierwszy. Tam jeszcze był Paulo Dybala, którego mam. Tutaj możemy iść tak. Postaram się to skipować po prostu. João Moutinho. O, jestem ciekaw, jak Portugalia sobie poradzi. Swoją drogą, jak ktoś jeszcze nie widział, to po obejrzeniu tego odcinka zobaczcie u mnie na kanale wczorajszy odcinek, gdzie typowałem sobie właśnie cały mundial, jak to będzie wyglądało i zobaczymy, czy mi się to sprawdzi. Jordi Alba 85. Dobra, to weźmy sobie tego. Mówię, że sporo z Urugwaju w ogóle dzisiaj mi dostaje zawodników. Gareth Bale. Ok, to wrzucamy tu. To leci na Quicksell. 10 koła za Quicksell, ale na razie żadnego takiego turbo fajnego trafu. Nawet nie wiem, wartego gościa powyżej 100k. No nie, i dalej bez czerwonych. Walkout? Bez walkoutu też. Handanowicz 84. Czyli jeśli to jest paczka 84 plus, to na 84 zostajemy. Tak to wygląda. I znów te player piki. Ile ich tutaj jeszcze jest? No ale przynajmniej dzięki temu trochę sobie zbustuję liczbę zawodników posiadanych, to na pewno. Johnson trafiony, piękny Johnson.
Benteke 78, 54 tempa. Co oni ci zrobili? Neuer 90. No proszę, czyli mamy De Bruyne dwa razy, Neuera trafionego, Trippier. Szkoda, że to nie są sprzedawalne karty, bo coś bym mógł zawsze zarobić. Dengle. I ostatnia na szybko, a niech to będzie Aju. Przydałby się w ogóle czerwony Thibaut Courtois. Chciałbym go mieć, bo wtedy bym sobie wrzucił do składu, a zawsze czerwona karta wygląda nieco lepiej. Dobra, zresetujmy może to w ten sposób. Ostatnia paczka za 2000 FIFA Points przed nami. Czy będzie ktoś czerwony? Nie tym razem, drodzy widzowie. Czy to będzie Van Dijk? Nie, to nie będzie Van Dijk. To będzie De Ligt. Wiedziałem, że nie Van Dijk, bo nie było oznak walkoutu, więc niestety jest to De Ligt. Co by nie powiedzieć, w dzisiejszym odcinku trafiłem kolejne karty PTG, ale to nie są nowe karty. Chyba, że zaraz jeszcze wejdziemy do SBC. Alves. Widzieliście w ogóle Alvesa na treningu, co goś zrobił? Grali sobie jakąś gierkę wewnętrzną właśnie w reprezentacji Brazylii. W sumie, no w jakiej innej reprezentacji by mieli grać, jeśli chodzi o Alvesa? Nieważne. I Alves, nie wiem komu, bo zapomniałem właśnie w kogo on wjechał, ale widziałem to zdjęcie właśnie jak od tyłu gościowi się tak władował wyprostowaną nogą w łydkę, że no nie można robić takich rzeczy na treningu już na praktycznie na mistrzostwach. No halo, panie Alves. Dobra, Silesen jeszcze, ja go sobie wybieram, tych biorę tu. Tych raczej jakoś turbo wysoko nie sprzedam, więc zobaczmy też teraz od razu, co ciekawego mamy w SBC. Czy dorzucili nam jakieś fajne karty, jak to wygląda. Proszę mi to pokazać. Mamy pierwsze karty i to jest Showdown, ale w edycji właśnie World Cup. I jest to Diallo albo Klassen. Możemy sobie wybrać jednego z nich. Ten Diallo na środku obrony. Ciekawe. I do tego co mamy? David Silva już był chyba. Dobra. Zobaczmy to tak. Silva już chyba był. 81+. Zaraz sobie to zrobię najwyżej jeszcze. Zobaczymy czy coś tam, Palinia to chyba też był. Wydaje mi się, że nic takiego mega dobrego nam nie dodali póki co. Powinna być w ogóle taka zakładka World Cup, nie? To byłoby łatwiej wtedy to wszystko sprawdzać. Ale wydaje mi się, że nic tutaj więcej nie ma, tylko ten Showdown właśnie wjechał. Klassen, ile on ma gwiazdek? 4x3, high. Sami musicie ocenić, czy wam się przyda. Dobra, ja zrobię jeszcze ze 2-3 może te paczki z informami. Otworzymy je jeszcze w tym odcinku. Myślę, że spoko. Mamy już paczki przygotowane, a ja w ogóle bym zapomniał. Przecież teraz do paczek dzisiaj trafiła druga tura zawodników World Cup. Ojej, szkoda, że to nie jest kam. Trafiła druga tura zawodników World Cup Hero. Czyli te karty, które według mnie mają najładniejszy design. No i z takich ciekawych w sumie zawodników, jak tak sobie patrzę. Nie wiem jakie ma staty ten Koller, ale musiałbym go sprawdzić sobie na środku obrony. Koller, Marquez już teraz w paczce jest, Brolin, Okocha, Cole na lewej stronie. Francja, ale dalej nie to. Donovan, Capdevila jest, Marquisio, Smolarek, Cahill, Nakata, Govu, ten którego ja mam, Aljaber i Dempsey. Czyli taka, no, kilku fajnych, ale też myślę, że bez szału. Aczkolwiek no coś do składu na pewno wam może pasować. Dobra, otwieramy jeszcze ostatnią paczkę, 81+, Team of the Week. I zobaczmy w środku, czy warto było. Już wiem, że nie. Musiala, 84. Moim skromnym zdaniem ten gościu powinien dostać w tym roku nagrodę dla najlepszego młodego piłkarza. Nie Gavi, tylko właśnie Musiala. Serio, jak zobaczycie sobie jakiegoś ma staty, co on gra. Pozdrawiam wszystkich kibiców Bayernu, bo kawał grajka. A teraz zerknę jeszcze na szybko w jedno miejsce. Czy tutaj w Objective coś się zmieniło? Jeśli nie, to... jest Ramsey do zrobienia chociażby. Mamy Ramseya 3x3 póki co. Czy Walia dojdzie daleko? Oceniajcie sami, a my widzimy się później na tym kanale, bo dalej na Twitchu nie mogę. Na streamie około 21-22 dam wam jeszcze znać. Także do zobaczenia, gramy dzisiaj Food Champions, tam sobie pogadamy. Trzymajcie się, dzięki za dziś i pamiętajcie, że jutro godzina 12, Premier League Tour, odcinek trzeci. Jeden, najlepszy według mnie, jak do tej pory. Do następnego i piona.